Aleksandra Piętka, nasza MMA.pl, ze mną jest Dawid Gralka. No Dawid, walka ewidentnie nie poszła po twojej myśli, powiedz, no, na pewno jeszcze dużo, sporo emocji jest w tobie, ale powiedz, no nie tak miało wyglądać, a jak miało wyglądać? Miało wyglądać tak jak przez pierwsze minuty i 40 sekund, dopóki nie dostałem tego sierpa. Czułem, że układam walkę, czułem, że zaczynam się rozluźniać, że to wszystko zaczyna grać tak jak planowaliśmy. To Sebastian zazwyczaj w walkach był tym gościem, który spychał przeciwników. Mi udało się od razu zająć całe pole, miałem dużo miejsca za plecami, miałem gdzie uciekać. Czułem, że zaczynam realizować swój plan, układać tą walkę. No niestety taki jest sport, czasami jeden celny, idealny cios potrafi to rozstrzygnąć, niestety tutaj tak się stało. No często zmieniałeś pozycję, tak miał być game plan ogólny całej walki? Tak, no to jest kategoria 61 kilo. Ja skaczę na nogach jak mucha, nie zatrzymuję się w ogóle, zmieniam cały czas pozycję. Widziałem, też rozmawiałem z Sebastianem i mówił, że faktycznie, że to przeszkadza i wkurza, jak ktoś cały czas zmienia pozycję, bo ciężko takiego przeciwnika po prostu sobie ustawić. Też ustawiałem to sobie pod kopnięcia, pod jakieś akcje. Już tam w mojej głowie był plan na kolejne sekundy walki. Właśnie nie śpieszyłem się z tym sprowadzeniem. Wiedziałem, że mój przeciwnik i sztab trenerski mojego przeciwnika na pewno będzie się na to przygotowywał. Dlatego nie chciałem tego robić od razu. Chciałem sobie, miałem tam nawet dwa razy okazję, gdzieś Sebastian oparł się o siatkę. Ale wolałem układać tą walkę dalej, żeby wykorzystać ten argument przewrócenia i zejścia do parteru w późniejszych chwilach. No niestety nie miałem takiej okazji. No właśnie, bardzo dobrze wszedłeś w tą walkę tak naprawdę i powiedzmy, no dyktowałeś jakby warunki, jaki będzie przebieg tej walki. Pamiętasz sam ten cios i już ten moment, kiedy właśnie poleciałeś do tyłu, czy kompletnie jakby nie pamiętasz tej sytuacji, tego momentu? Nie, no ten cios szedł tak idealnie w tempo, widziałem to teraz na powtórkach. Jak wchodziłem po prostu z ciosem do przodu, lekki, luźny lewy sierp, który trafia prosto w szczękę i mnie wyłączył. No niestety, nieważne jak się walkę zaczyna, ważne jak się kończy, dla mnie skończyło się średnio. No dobrze, w takim razie powiedz, co dalej? Ile przerwy? Czy od razu wracasz na matę, czy dajesz sobie trochę więcej czasu? Tydzień obowiązkowy. Ja jednak jestem zwolennikiem z racji tego, że jestem trenerem i fizjoterapeutą, wiem, że ta fizjologia organizmu się nie oszuka, organizm musi odpocząć, musi dostać trochę rozpusty. To był bardzo dobry okres przygotowawczy, gdzie nie miałem żadnych kontuzji, wszystko szło po myśli, więc teraz damy się zregenerować mojemu organizmowi i wrócę ze zdwojoną siłą, na pewno jeszcze pokażę to, co miałem pokazać w tej walce. Rozumiem. W takim razie powiedz, czekasz jeszcze na jakąś walkę dzisiaj? Jakaś walka cię interesuje, którą chciałbyś zobaczyć? Chętnie obejrzę Filipa Wolańskiego. Fajnie, że Raju wygrał, to też mi przed chwilą śmignęło. Marian Ziółkowski, to będzie też dobra walka. No tak, dzisiaj jest super, super karta i chętnie obejrzę wszystkie walki do końca. W takim razie miłego oglądania, serdecznie ci dziękuję za rozmowę i czas na jakieś pozdrowienia. Chciałbyś kogoś pozdrowić, kogoś mu podziękować? Tak, obowiązkowo muszę podziękować wszystkim moim sponsorom. Jesteście wspaniali, dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję też moim przyjaciołom, otrzymuję od was mnóstwo wiadomości. Obiecuję wam, że to nie koniec, że wrócę silniejszy i pokażę, na co naprawdę mnie stać, a wy doskonale wiecie na co. Oczywiście tego ci życzę i bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.